Ekohydrologia jest taką dziedziną, która integruje procesy ekologiczne, hydrologiczne i na bazie tej tworzy innowacyjne metody. Obecnie te metody zostały na przykład stosowane w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii, nagrodzone przez Komisję Europejską jako dwa projekty BEST LIFE 2018, a jedno z nich Best of the Best. Tak? Także mamy w Polsce potencjał do zastosowania innowacji, mamy wiedzę. Teraz kwestia, żeby translacja tej wiedzy odbywała się efektywnie. No, niezbędna jest edukacja decision makers, no i potem społeczeństwa, które jednak jest elementem krytycznym w zlewni. Musi mieć świadomość, że musimy do systemu ekologicznego, w którym krąży woda, podchodzić holistycznie, całościowo i jesteśmy ważnym elementem tego systemu i nie wystarczy tylko oddzielać człowieka od systemu, a wręcz odwrotnie, harmonizować korzystanie z zasobów pod kątem zwiększania potencjału dla zrównoważonego rozwoju. W ekohydrologii ten potencjał definiujemy jako 5 elementów: woda, bioróżnorodność, ekosystem services, pożytki dla społeczeństwa, odporność na zmiany klimatu i na koniec dziedzictwo kulturowe. I wszystkie 5 elementów muszą być poprawione. Do tej pory w sektorowym zarządzaniu gospodarką wodną na ogół skupialiśmy się na jednym. Hydroenergia, zasoby wodne, ewentualnie jakieś inne. Czasem właśnie zrozumienie procesów, holistyczne podejście umożliwia poprawianie 5 elementów równolegle.